Siema, to znowu my. Urządzamy sobie dzisiaj turystykę, więc przy okazji pokażemy Wam miejsca, które my odwiedzamy regularnie. I tu mamy następny sklep, który nazywa się Selco Builders Warehouse. Tego typu sklepów znajdziecie więcej w Londynie, na obrzeżach Londynu i poza Londynem. Nie jest ich tak dużo. Tu akurat musieliśmy kilka kilometrów dojechać. To jest sklep, który ja wspominałem wcześniej przy Travisie. Najczęściej odwiedzam. Każdy ma swoje, wiadomo, upodobania. No, ten sklep jest dla mnie najłatwiejszy. Mam tutaj największy discount, jeżeli chodzi o ceny. Tak samo mam dobre tak naprawdę oferty. Za każdym razem, jeżeli nawet coś mi nie pasuje lub chciałbym uzyskać cenę porównywalną do innego sklepu, idę do menadżera. Menadżer robi wszystko, co w jego siłach, aby tą cenę dogonić. Tu, tak jak w tamtym sklepie, też możecie kupić wszystko. Niebieskie logo z żółtym napisem. Macie tu trochę więcej rzeczy niż w Travisie tak naprawdę, bo oprócz samych elementów budowlanych macie trochę większe, poszerzone sekcje, jeżeli chodzi o malowanie, farby, drewno, wykończenia, hydraulikę, łazienki, czyli całe kompletne łazienki możecie kupić na miejscu. Silikony, trochę więcej tego wszystkiego jest ogólnie na półkach, macie więcej wyboru. Grzejniki, którego ja też szukam dzisiaj, dwa grzejniki chcemy kupić, śruby i tak dalej, i tak dalej. Sami widzicie, sklep jest troszkę większy, więcej tak naprawdę asortymentu jest tutaj w środku. Tam w Travisie macie więcej asortymentu na zewnątrz, czyli tam bardziej taki budowlany, heavy budowlany, tutaj dla wszystkich. Także macie tu hydraulikę, plasterboardy, zaprawy, drewno jest tam z tyłu na yardzie. My dzisiaj przyjechaliśmy tutaj po okno. Sobie zmierzyliśmy wstępnie do tego projektu, który tam Wam też nagrałem. I tyle. O, cześć Karol. Karol to jest gwiazda. I tyle. No co tu jeszcze mam powiedzieć? Co można powiedzieć o tym sklepie? Jest tani. Tak jak Lidl. No i można kupić więcej, no, czyli łatwiej wiesz się tu odnaleźć. Wchodzę do tego sklepu, praktycznie wychodzę z 90% produktów, które szukam, które potrzebuję do projektu. Z Travisem jest troszkę gorzej, bo tam nie kupię wszystkiego. Okna, okno widzę jedno tu na palecie. A my okna mamy chyba tutaj? Nie, to są jakieś dachowe okna. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Szukamy okna. Mniej więcej 100 na 120. Nie, to też nie ta alejka, Karol. Zaraz Was połączę z powrotem. Dobra, jesteśmy. Znalazłem okna, znalazłem drzwi nawet. Ale my tego nie szukamy. Szukamy podwójnego okna. Zaraz znajdziemy. Także gotowe modele, tutaj standardowe wymiary. My szukamy mniej więcej 100 na 120. Może być problem. Tu mamy 900 na 140. No to co to jest? Stówka na 1000. Ale co, wysoka jest bardziej, co? Niż szeroka, tak. To trochę odwrotny wymiar niż my potrzebujemy. No zaraz. Może nam się tu udać i ogarnąć. Dobra, znaleźliśmy nawet fajne okienko. Ponieważ ma tutaj panel w połowie otwierany na zewnątrz i dodatkowy ten lufcik. Także nawet jakby pan nie chciał tego otwierać, bo tam te dzieci mają używać tego pokoju, to zawsze może zwentylować dodatkowo lufcikiem. Super. Czyli co? Pianka, jakiś montaż do tego i lecimy. Także pozdro. Pamiętajcie o tym sklepie. Jest nawet słusznym wyborem dla wielu. Jeszcze jest kilka innych sklepów, wiadomo, im bliżej Londynu, samego Londynu, macie tam więcej wyboru. Pewnie każdy, mówię, ma swoje tam upodobania. Ja lubię ten sklep, no bo jest mi tu najłatwiej. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!